Nadjechali mężczyźni młodzi tacy od miasta, ze strony i krzyczą: bierzcie broń, bo strzelają do naszych na Kochanowskiego. Milicja w ten czas nie była w ogóle, można powiedzieć, wymieszała się w tłumie, z tłumem razem. Milicjanci w mundurach byli razem z tłumem. Wszystkie posterunki tu w mieście zostały otwarte. Pobrano broń. No i na Kochanowskiego, myśmy polecieli na Kochanowskiego z chłopakami. No ale tam na tym Kochanowskiego, no to już jest, można powiedzieć, wojna. Strzały idą z różnych stron. Wojna niesamowita. Dostaliśmy się przy Kosińskiego, taka ulica była, od głównego wejścia do Komitetu Urzędu Bezpieczeństwa. I ludzie robili już barykady, już były barykady. Skrzyni jakieś tam poznosili, wozy takie. Żeśmy doszli do przyczepy na, można powiedzieć, bliżej ulicy Dąbrowskiego. Stała przyczepa pod plandeką. Nie było pojazdu, nie wiem, czy przywiózł ją tam samochód, czy przywiózł ją traktor. W każdym razie nie było, sama przyczepa stała. Wypełniona mąką. To była mąka pakowana w torebki, nie we workach, tylko w torebkach kilowych. Dwóch kolegów weszło do tej przyczepy. Ten jeden wdrapał się później na tą plandekę. Tam już leżał jeden facet na tej plandece, starszy. I on się ko niego położył, także głową, twarzą do Urzędu Bezpieczeństwa, skąd strzelano. A ja z jednego narożnika za przyczepą, I drugi kolega z drugiego narożnika za przyczepą, i żeśmy tak patrzyli. Także widzieliśmy tych z okien, co strzelali. I w pewnym momencie jeszcze ten kolega, który stał w tym, mówi: ja sobie tu robię barykadę z tej mąki. Tak krzyczał, nie, do Jurka. Ja sobie tu robię barykadę z mąki, czy ustawiam sobie i za tym, i patrzę tak, odsunął sobie tą też tą plandekę i patrzy na tej barykady. I leżał na tej mące. A tamten do góry, i w pewnym momencie cisza zapanowała. I ktoś tam z góry, czyli ktoś krzyczy, że chłopak został trafiony. Nie? I okazało się, że mój kolega, ten, który leżał na tej plandece, Jurek, też 15-latek, został postrzelony w czoło. Jak patrzał, tak to tutaj dostał kulkę. I krzyczą tam, żeby go zdjąć. Nie? Tam podleciało dużo tam starszych ludzi i go ściągali z tego. Także jak go widziałem, to w stronę Dąbrowskiego go wynosili, go do samochodu jakiegoś go kładli. Mi się wydawało, bo tam też był samochód zagraniczny, gościa. Jak pamiętam, bo myśmy jako chłopaki interesowaliśmy się samochodami, bardzo chodziliśmy specjalnie na targi oglądać zachodnie samochody. I to był Opel Kapitan, to pamiętam ten czas taki. My się tym emocjonowali, tymi samochodami. I podejrzewam, że do tego samochodu, ale były tam inne, więc nie wiem do jakiego. W każdym razie wsadzono go gdzieś do samochodu i go wywieźli. Jak go nieśli, to on miał drgawki. Pamiętam dzisiejszego dnia, że się tak ruszał, takie drgawki miał rękami, a tam coś nogami. Także, że zabity w każdym razie nie był. Ale to były takie, można powiedzieć, ostatnie drgawki. Gdzie go zawieziono, nikt nie wiedział. Żadnych. I teraz konsternacja. Po tym wycofywaniu uciekamy i wycofywamy się do domu. I ja zostałem postrzelony, o czym nie wiedziałem. Zostałem w nogę postrzelony. I w pewnym momencie zrobi mi się bardzo gorąco. Takie było napięcie, taka była konsternacja, że człowiek nie myślał o sobie, tylko patrzył, co się dzieje wkoło. I robi mi się słabo, gorąco najpierw słabo. Ja patrzę, co jest, a ja cały we krwi. Już dużo tej krwi straciłem. Ten czas... krzyczano, tu jeden słabnie, lekarza, pielęgniarki, tak tylko słyszałem krzyki. I doleciała do mnie lekarz z pielęgniarką i opatrywali mi tą nogę. Także w każdym razie kula nie była w środku, tylko przeleciała. I ten, obandażowano mnie i chcieli mnie zabrać do szpitala. Ja do żadnego szpitala nie idę, tu kolega, idę z kolegą i kolega mnie odprowadzi do domu. To była taka
takie jakieś wewnętrzne, bo po tych ludziach postrzelonych to następowała jeszcze bardziej większa złość w ludzi. Nie myślano o baniu się, po prostu młodzi, my chłopacy jeszcze wcześniej, to przecież żeśmy butelki, no bo krzyczano przynieście butelki, wysadzimy tych gnoi tam, zaraz im tu damy. I znoszono karnisty z benzyną i lano do butelek szmaty jakieś, niektórzy ludzie swoje rzeczy podarli, zatykali butelki szmatami, podpalali i starsi rzucali w ten, a ci z hydrantów lali, nie? Przecież do nas jeszcze nie mówiłem tego wcześniej, ale pierwsze strzały, co padły, to nie były takie strzały, żeby strzelano w górę, tylko normalnie strzelano do ludzi. Z myślą zabicia albo ranienia, no trudno powiedzieć. W każdym razie nie strzelano, jak ostrzegawczych strzałów żadnych nie było, tylko strzelano do ludzi. Także ubowcy z okien mieli tam hydranty z węże i z tą gasili. To, co się paliło, co podrzucili, to tylko były widać osmolone ściany. Szyby powybijane, bo kamienie najpierw rzucano do też chcieli sforsować tą bramę. Jakby tam obserwowali wcześniej, to przecież tak samo ludzie najpierw walili w tą bramę, chcieli ją sforsować, nie dało rady. Siedzieli tam dobrze zamknięci. Całą noc jeszcze trwały walki. Całą noc. Miasto zostało zmilitaryzowane. Było, na wszystkich ulicach czołgi, wozy pancerne jeździły. To wojska nas wprowadzano tyle, że to była... Dla nas, chłopaków, to była normalnie, myślę, że to jakaś wojna się stała. Strzały były takie ze broni automatycznej, że normalnie kulki czerwone, jakby się ciemno zrobiło, to nad dachami gwizdały kulki. U nas na Łazarzu widzieliśmy nawet kulki, takie błyski. Kto powiadomi mamę? Jurka, nie? Bo Jurek nie wrócił, niestety. Kto powiadomi mamę? No i ja powiedziałem, to jestem jego tutaj sąsiadem, bo Jurek mieszkał w tej samej bramie co ja. Po lewej stronie, a ja mieszkałem po prawej stronie. I poszedłem tą mamę powiadomić. Nie? I powiedziałem, że nie powiedziałem, że Jurek jest zabity. Bo nie mogę tego powiedzieć, bo skąd mogłem wiedzieć. Powiedziałem, że Jurek został postrzelony. Go zabrano gdzieś, ale gdzie to nie wiem. Nie? I ta matka przez tydzień czasu szukała kolegę mojego Jurka po szpitalach, po komisariatach i nie mogła go znaleźć. I wiecie Państwo, gdzie go znalazła? W prosektorium piwnicy leżącego na betonie. Zwłoki jego. Po tygodniu czasu. Nie została powiadomiona w ogóle, że syn jej zginął.